Cześć wszystkim, z tej strony Adam, słuchajcie, dzisiaj jestem troszkę chory, ale tak już z nagraniem tego filmu trochę zwlekałem, bo czasu nie mam. Dzisiaj pokażę wam, jak w Nintendzie wymienić, słuchajcie, takie złącze 72-pinowe, które, powiedzmy, jak już jest wyrobione, to, słuchajcie, ciężko działają dla nas gry, czyli wkładamy to tutaj do środka. No i czasami kilka razy trzeba wkładać, wykładać i to czasami nie działa i jakieś różne problemy się z tym dzieją. A druga sprawa to będzie, słuchajcie, to jest akurat Nintendo w wersji, według mnie, przeznaczony, nie wiem, albo na Japonię, albo na USA. Ja na przykład mam tutaj gry, które są European version. I ogólnie jeszcze, słuchajcie, w tych Nintendach jest coś takiego, że joysticki, co prawda każdy pasuje, żeby tutaj włożyć, ale akurat przy tym Nintendzie jest taka sytuacja, że pomimo tego, że no normalnie niby pasuje, tak, ale naciskasz i w ogóle nie reaguje, czyli nawet, powiedzmy, jeżeli zobaczysz tytuł tego na telewizorze, to po prostu nie włączysz gry, bo w ogóle joystick nie działa. I trzeba mieć też specjalny joystick jakby do tego Nintendo. I żeby to zrobić, należy zdjąć blokadę regionu. Ok, czyli bierzemy śrubokręcik, gwiazdka, słuchajcie, i musimy rozkręcić nasze cudowne Nintendo. Jak zwykle warunki spartańskie, sorry. Mamy kilka śrubek. Powiem wam szczerze, nie przygotowywałem się do tego filmiku, więc o tyle ten film będzie dla was dobry, że nie wiem, może nie tak jak w przypadku innych filmów na YouTube, że już jest wszystko rozkręcone. Ja to akurat, no, robię wszystko przy was. Nie wiem, czy nawet wszystko, co będę rozkręcał, jest potrzebne, żeby to rozkręcić, ale mi się wydaje, że trzeba po prostu rozkręcić wszystko, co możemy. Ale może i to odkręcimy, a może nie. Także przyznam się szczerze, że jedynie co w tym Nintendzie wymieniałem wcześniej, to właśnie te 72-pinowe złącze, słuchajcie, bo nie chciało w ogóle. O, tu poleciały śrubki, pozbieram je. Okej. Te śrubki ja zawsze, słuchajcie, układam sobie w swoją jakąś tam jedną wybraną stronę, żeby później łatwo było skręcić. Zobaczcie, kupa elektroniki. To nie jest jak te dzisiejsze podróbki Pegasusów, że kompletnie nic nie ma. Tutaj jest, bym powiedział, na konkrecie, słuchajcie. Zobaczcie, jak to wszystko jest, kurde, półpychane, jaki kondensator siedzi. No dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Musimy teraz ten metalik odkręcić, osłonkę naszą. Patrzę, że śrubki wszystkie są takie podobne, z tyłu też jest. I tu jest jeszcze śrubka. Słuchajcie, wymieniłem te 72-pinowe. No to faktycznie gierki zaczęły lepiej wskakiwać, ale dalej joystick nie działa. Dobra, odkładamy te cudko. Słuchajcie, teraz musicie zjąć cały ladder do kartridżu, czyli odkręcamy te śrubki. Żółte po bokach, widzę, są tutaj. Zawsze z tymi tak śrubkami jest, że jeszcze się trzymają trochę plastika i czasami ciężko wychodzą, ale to mały problem. A tutaj śrubka jest biała, która montuje to do stopki.
I z tej strony też mamy trzy śrubeczki. Ok. Ale naprawdę, słuchajcie, no wykonanie tego, nie dziwo, że to kiedyś jakieś pieniądze musiało kosztować, bo no naprawdę kawałek czegoś, a nie jak w tych klonach Pegasusa, że w środku praktycznie je mamy gluta i w zasadzie tyle co, tyle z tej całej elektroniki, a tutaj zobaczcie, to jest konkretne coś, nie dziwo, że mało kiedy kogoś było na to stać tak naprawdę. Ja pamiętam, jak byłem mały, to coś takiego miałem. A dobra, żeby to zdjąć, to i tak potrzebujemy pierw. Nie wiem, czy to wyjdzie. A, jak widać wyszło, można to wyciągnąć. Lader mamy, słuchajcie, wyciągnięty, odkładamy go na bok. I teraz musimy jeszcze tą płytę. Zobaczcie, jaka płyta główna. I te złącze już jest, słuchajcie, nowe. Zobaczcie, jak to w ogóle, kurde, działa. O, i to wchodzi. O tu. Tak nasz kartridż wchodzi. O, zaraz poleci. Tak. O. I tak działa ta nasza gierka. Dobra. On, jak mówiłem, już wymieniłem go wcześniej, ale żeby go wymienić, jak widzicie, to i tak musicie tą płytę zdemontować, czyli lecimy dalej. Odkręcamy kolejne, patrzymy, co trzeba odkręcić. Jak to się trzyma? Trzeba tu odkręcić śrubkę od wyjścia wideo. Patrzę, dobrze to skręciłem, jak wymieniałem te złącze 72 pin. Ok. Tu. A i tu jeszcze jest jedna śrubka. O, nie wiem, czy to widać, ale... O, poszła. Strzeliło sobie tak fajnie. Okej. Dobra, słuchajcie, co tu trzeba zrobić, żeby to zrobić? Rozłączamy wtyczkę. Ups, inaczej to jej się później też nie podłączy. Tu jest też taka blaszka konkretna. O, i słuchajcie, szczerze mówiąc, to tyle, co dalej nie trzeba tego odciągać tych naszych zworek. Czyli tak, słuchajcie, jeżeli wymieniacie 72 pin, no to w zasadzie bierzecie tylko coś takiego, czyli ciągniecie to i macie już to, słuchajcie, wyciągnięte. Inaczej tego zamontować nie da się, słuchajcie. Tak nie będzie to pasowało, no bo śrubki tutaj się przykręca później, tak więc inaczej, jak widać, słuchajcie, nie pasuje. I teraz jeżeli czasami, słuchajcie, to coś da się jeszcze uratować, o te cudko. A tu wchodzi do płyty głównej, a tutaj łapie nasz kartridż, tak? I jak zobaczycie, wbrew pozorom, tak naprawdę, no zobaczcie, ile tego jest. To jest podwójnie, tak samo jak tu podwójnie, tak samo jest tutaj, ale tam jeszcze w środku na górze też są takie złączki, no nie? No i czasami one już szczególnie, no już tak wyrobią się, tak, że są splaszczone za mocno, tak. Tak samo może tutaj to mniej, bo w sumie tutaj siedzi na stałe na płycie głównej. Ale jak tu się za mocno to przyklepie, są tacy, że to odginają śrubokrętami. Można, ale słuchajcie, to na Allegro możesz kupić za niezbyt duże już pieniążki, a wkładasz do swojego Nintendo, słuchajcie, i szczerze mówiąc, masz spokój. Okej, słuchajcie, więc jeżeli ktoś by się chciał w tym bawić, to odginamy tutaj te złączki, tak żeby dotykało, żeby wyżej były na górze, tak żeby tutaj w środku, jak wchodzi nasz kartridż, o tu, to wiadomo, nawet czuć teraz taki opór fajny, no to żeby on właśnie z oporem to wchodziło, bo wtedy dobrze masuje. I dodatkowo bierzecie, jak nie wiecie, czym zawsze ktoś przywymywał na filmikach, to jest coś takiego. Jest to alkohol izopropylowy, bardzo dobry tłuszczacz i zmywacz. O, możecie zrobić, słuchajcie, to nie brudzi,
możecie wziąć właśnie duszów patyczka. O. O. I z drugiej strony tak samo, ja tu już wcześniej czyściłem, to działa u mnie, nie ma problemów. Dobra, słuchajcie. I teraz najważniejsza część, zdjęcie blokady, tak? Słuchajcie, wezmę kamerkę, trochę dam przybliżenie może, bo nie wiem. Czyli patrząc tak, jest to ten chip o nazwie 3195A i liczymy czwartą nóżkę, czyli jak to jest kropeczka. To jest pierwsza, wezmę może śrubokręcik. Czyli tak, to jest pierwsza nóżka, first leg, two leg, three i four legs, tak, czyli czwarta nóżka. I tą czwartą nóżkę, słuchajcie, musicie po prostu odciąć od tego układu, czy od płyty głównej, no, czyli od tego, nie wiem co to tak naprawdę do końca jest, jakiś scalak zaprogramowany, tak, jakaś pamięć. Czyli musicie go odciąć od płyty głównej, jego tą czwartą nóżką, które tutaj pokazuję. I dzięki temu spowoduje to, że będą działały wszystkie gierki, czy to jest Japonia, USA, czy Polska, czyli Europa. A także jak podłączysz kontroler, no to będzie z każdą wersją NES-a działało. Niby nic, słuchajcie, ale no nie wiem, czemu aż takie myki porobili. No ale coś takiego trzeba zrobić, żeby to działało, tak? Dobra, spróbujemy może, wezmę nawet tym, zobaczymy. Nie mam takich szczypczyków, słuchajcie, malutkich, żeby to zrobić. O tak, zaraz zrobię. O, to takie szczypce by się, słuchajcie, sprzedały. O. I słuchajcie, tyle z tej nóżki zostało. Jak widzicie, nóżka jest usunięta. Nie ma już jej. Także nie ma już co się. Czyli zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, czyli odcięli się. Nie musiałem jej całkowicie odrzucać, ale jeżeli tak ją z góry odetniecie, jak widzicie, z tego procesora, to już później tak jakby, jak to się mówi, nie ma powrotu. Ale po co wracać, skoro i tak to już będzie teraz działało tak, jak zamierzacie, czyli tam, gdzie trzeba i z czym trzeba, będzie nasze Nintendo funkcjonowało. Dobra, słuchajcie, ja to teraz skręcę, tak jak rozkręcałem, tak? I później dołączę jeszcze do tego filmiku drugą część filmu, że pokażę po prostu, że to działa, a musicie mi wierzyć na słowo, że po wymianie tego złącza Nintendo mi pokazywało, co prawda już planszę tytułową Mario, no nie? Ale nie mogłem włączyć gry, czyli jak pisze 1, 2 player, naciskasz na guziki, zero reakcji. I żeby joystick nasz działał, a niektórzy będą myśleli, że może uszkodzone są joysticki, albo wejścia te tutaj do joysticków z przodu, tak, Nintendo. Ale to wina, słuchajcie, jest właśnie o tutaj, tej blokady regionu. A tak w ogóle patrzę, 87 jest moje Nintendo, wow. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie i za chwilkę do usłyszonka w drugiej części filmu, hej. Dobra, słuchajcie, postanowiłem jednak chyba nagrać, jak składam to cudko. Jeszcze, słuchajcie, mam coś takiego tutaj jak odkurzacz, no to przedłużkę się do niego wkładam, na baterie litowo-jonowe. Także lecimy. Delikatnie, żeby nie uszkodzić.
Dobra, słuchajcie, próbujemy te cudko skręcać, czyli bierzemy te. Oj, zaraz, żebym pamiętał, jak to sam szło. Dobra, to, czyli tak, step by step. To idzie, słuchajcie, tak. Lub nie, zaraz zobaczymy, jak to idzie. O, jak widzicie, tak jak mówiłem, nie przygotowywałem się specjalnie do tego, jak widzicie w filmiku, tak, ale to właśnie, słuchajcie, to jeszcze sobie wyczyściłem trochę dokładniej, choć niepotrzebne, to i tak jest nowe, więc słuchajcie, działać to musi co najmniej dobrze. Dobra, można i tak to teraz obłożyć sobie, o. Czyli teraz już wiem, że wkładam to tutaj, o. Widzicie, jak ładnie na śrubki pasuje? O, pyk. Ekstra. No, panie kochany, musi to działać. Dobra, teraz wkładamy to tak. Tutaj są takie blaszki, które nam to centrują, powiedzmy, to chociaż w jakimś tam niewielkim stopniu, że tak powiem. A czemu tu się nie chce składać ładnie? Ponieważ takie to jest. O, że musi tu pierw wejść. O, pasuje, pasuje. Kabli tylko, słuchajcie, nie poprzycinać, bo później będzie problem i nie będzie Nintendo już działało. Zresztą, no słuchajcie, no jesteśmy amatorami tak naprawdę. No przynajmniej ja. Ale staram się to robić, powiedzmy, tak jak potrafi, najlepiej. Dobra, tutaj ładnie, jak widzicie, siedzi, inaczej to nie pasuje, nie wejdzie, więc się nie pomylicie, nie ma problemu. Dobra. Ok, i teraz jak to ładnie włożyć, słuchajcie, mi się wydaje, że po prostu wkładamy. O. Pasuje, pasuje, pasuje. Tutaj, o. Pięknie, ładnie, można to spróbować dać jakoś w dół. Czy wiem, ja to zawsze lubię, kable są fajnie jakoś poukładane. Czy mogę to zrobić jakoś lepiej? Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Tutaj się to złącza tego. Ale to w sumie jest tyle miejsca. O, i chyba tak to, słuchajcie, szło. O. Tak myślę. Stawiam, obstawiam, że tak szło, słuchajcie. O, mogę jeszcze sobie delikatnie śrubokręcikiem, aby nie przyszpilić kabelków, bo też są takie ostre krawędzie z tyłu tych pinów. I żeby krzywdy dla naszego cudownego Nintendo nie zrobić. Dobra, słuchajcie. Kolejną naszą rzeczą, jaką należy zrobić, to już też sam nie pamiętam, jak to dokładnie szło. Nie wiem, czy sami ogląda się te filmiki, słuchajcie, na YouTube. A, czyli jak widzicie, o, cyk, czyli bierzesz pstryk, normalnie pasuje, wszystko ekstra. A może z tym super ekstra, to tak trochę tam przesadzam, ale nie. Ogólnie jest ok. A później na górę pójdzie jeszcze to, tak? Tak. Dobra, więc... Tylko mnie zastanawia jedna rzecz, a czemu to tak tu nie pasuje? A, już wiem. Taki myk. Słuchajcie, tam jest o takie te coś, które jest. O, to jest tako, jak z przodu konsoli. I tutaj zobaczcie, mamy taki ząbek. I on musi zajść, no, za to. Czyli musicie tak. O, zrobić. Dobra, próbujemy, jak to ładnie zrobić. Wszystko jest tak spasowane w tym intentku, że
Wam powiem, że... O! Widzicie, teraz ładnie dotyka mi do płyty głównej. Tutaj tak samo. Dobra. Gdzie to było? Teraz tak. Czyli śrubka tu idzie na koniec. Czyli te już skręcam, te później. Dobra, czyli te wszystkie dookoła, gdzie na blasie, to skręcam później. Czyli teraz, słuchajcie, wychodzi na to, że skręcamy jedynie wszystko przy naszym plastiku. Czyli ta śrubka szła tutaj. Po drugiej stronie srebrna śrubka idzie też w te same miejsce, które łączy i ją z dołem naszej obudowy. No, wkręcamy się, co tu nie działa. No tak. Nie jest osiowo, słuchajcie, czasami. Jak nie jest osiowo, no to nie będzie chciało się skręcić. O, poszło. Musi pójść, słuchajcie, cudów nie ma. Cudów nie ma. Nie byle kto robił, słuchajcie. Oczywiście to jest żart. Choć może niekoniecznie. Dobra. Aby też nie za mocno, bo wiecie, plastik już też mają swoje lata. Choć muszę powiedzieć, że jednak Nest to Nest i jakością wykonania to... No, Pegasusy jednak to... Fajne sprzęty, ale wolę Nintendo. Druga sprawa, słuchajcie. Jeżeli chodzi o NES-a, to tutaj jest taka sprawa, że złącze dyskietki, o te, powiedzmy, nie pasują do Pegasusa, ale są przejściówki, mam taką, która z tych 72 pinów robi bodajże 64, jak dobrze pamiętam. Czyli robi coś takiego, że po prostu gierki z Pegasusa działają. Słuchajcie, gierki z Pegasusa działają na Nintendo i mam też taką, że w drugą stronę, więc do Nintendo bez problemów o tego pasuje no praktycznie każda gra z Pegasusa, więc wiecie, dla mnie zakup Pegasusa dzisiaj to tak szczerze mówiąc oryginalnego to już trochę może mija się z celem, ponieważ tych konsol Nintendo jest więcej. Jak widać, podróbek chyba Nintendo, przynajmniej tych starych, tu nie ma, choć są teraz jakieś te wersje Classic czy coś, ale ja tego nie polecam, bo według mnie to wszystko to jest barachło. Tym bardziej, że mają chyba często wbudowane gierki, nie można innych wkładać. Ja polecam takiego oryginała. Robicie takie modyfikacje, które tutaj dla Was pokazuję i cieszycie się każdym tytułem, czy to na NES-ie, czy na Pegasusie. Kupicie sobie przejściówkę. I słuchajcie, macie dobrej jakości sprzęcik. Zobaczcie, on ma wyjście tutaj na normalną antenę. A tutaj macie audio wideo, czyli pocinczu. Tu i trochę jakość obrazu może być lepsza. Jest jeszcze taka do tego przejściówka. Jak ktoś ma NES-a, to wie, o co chodzi. No i tyle, dobra, lecimy dalej. Co my tu dalej musimy skręcić, słuchajcie. To poskręcane, dobra. W tej chwili, patrzcie, ładnie chodzi. W tej chwili już przykręcamy naszą blachę. O, pasuje, czyli śrubka jedna tu, druga tu, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Pewnie nawet tyle tego nie mam, jak znając życie, ale zobaczymy. Jeżeli film się Wam trochę, słuchajcie, przedłuża, no cóż zrobić, no możecie go sobie po prostu podwijać do następnych etapów, że tak powiem. Już teraz już nie jest ciężko, już w tej chwili to już, słuchajcie, z górki po prostu skręcamy go. Coś chyba krzywo śrubka weszła. Czasami tak się dzieje, nie wiem czemu. Dlatego, że przez dwie blachy przechodzi i jest z tym jakimś mały problem. O.
dobrze. Takim leciutkim oporkiem. Dobra, słuchajcie, teraz tutaj przykręcamy po kolei. W sumie, ale fajne wykonanie, podoba mi się, słuchajcie, patrzcie, blacha tu powiginany, jaki układ, kurde, kondensator, a jest. To nie to, co dzisiaj, wiadomo, że dzisiaj elektronika jest na tyle fajna, że po prostu jest wykonana w takich, jakby to wam powiedzieć, słuchajcie, jakby to wam powiedzieć, jest wykonana blokowo, tak, taki, a raczej modułowo, że mamy no, moduły, tak, które robią to, że po prostu no mniej tej elektroniki, powiedzmy, trzeba, że są połączone, tak, procesor z czymś jeszcze, wszystko w jednym, to wiecie, jak teraz w procesorach nawet, czy Intela, czy AMD, mamy układy graficzne w procesorze, powiedzmy, tak. I tak samo teraz jest ze wszystkim, ale kiedyś, zobaczcie, to była kupa elektroniki, słuchajcie. Dobra. A może wszystkie śrubki, patrzę, są. Sam jestem ciekawy, czy to będzie działać. Według mnie to musi działać. Są filmy na tym na YouTube. No a ja tu akurat... Ja jedno mam Nintendo, które... jest z naszej wersji, bo jest po prostu moje oryginalne, a te sobie dokupiłem tak dla zabawy za, nie wiem, 100 zł, oczywiście bez joysticków, ale za 100 zł, słuchajcie, aby było sprawne, aby odpalało, wymiana tego złącza na dyskietki to nie jest super droga sprawa, wymienisz, będziesz miał już spokój, według mnie już tego nie zajeździsz, delikatnie mówiąc, tak. Dobra, nie wiem, czy jeszcze jakieś śrubki mam. Nie wiem, czy to było. Ile tutaj idzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A jest cztery, sześć. Dobra. Widać jednej śrubki. Chyba, że później się znajdzie, ale już pewnie wątpliwe to. Dobra, chyba bez jednej to trudno. Musimy dać sobie jakąś radę. Dobra, słuchajcie, no to sprzęcik mamy. Zakładamy obudowę. O, skręcamy to tutaj i słuchajcie, Nintendo jest gotowe. Dobra, to teraz w kolejnej części filmu będzie uruchomienie sprzętu. Dzięki wielkie, hej. Cześć, słuchajcie, druga część filmu, czyli Nintendo nasze jest zrobione. Podłączyliśmy je pod telewizor, na razie jeszcze brak zasilania. I tutaj taka kwestia, że jakoś nie mogę znaleźć zasilacza, gdzieś w dobre miejsce położyłem. Zasilacz do Nintendo jest, słuchajcie, prądu zmiennego, nie jest to napięcie stałe, może być napięcia stałego, ale nie jest wymagany, bo w środku jest mostek prostowniczy i on prostuje ze zmiennego na stałe, taka ciekawostka, także zwróćcie na to uwagę, ale działa też na stałym, 9V stałego też da radę, aczkolwiek 9V zmiennego da pewnie około 10-11, nie wiem, po mostku, bo mostek chyba podbija do 1,5 razy, nie wiem, nie jestem super ekstra elektrykiem, ale coś koło tego. Dobra, słuchajcie, podłączam to pod bateryjkę, tylko nie wiem, na ile ona starczy, bo jest średnio naładowany akumulatorek 9V. Podłączam byle gdzie, no tu czarny do plusa. No i zaraz tylko sprawdzić, czy to działa. Dobra, poszło. Poszło. No i teraz patrzcie, select, wybierasz. Dobra, start. Jak bateria zaraz padnie, to się takie fajne paski zaczynają robić, jak napięcie spadnie chyba poniżej 7V czy coś takiego, czy 7,5. No już właśnie. Dobra, słuchajcie, ale jak widzicie, joystick już teraz działa, wszystko się uruchamia, także polecam taką małą operację, słuchajcie, zrobić. No i cieszyć się sprawnym Nintendo. No i uważajcie na zasilacz. Na razie, hej.